zacnych gości, dyrekcję, grono pedagogiczne, a przede wszystkim Was, aktualnych, tegorocznych, czyli najmłodszych absolwentów naszej szkoły. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Drodzy absolwenci, lata spędzone w gimnazjum upłynęły niesamowicie szybko i dziś czas się pożegnać. W trakcie 4 lat nauki w naszej wspólnej szkole wiele się wydarzyło. Poznaliście warunki wiedzy humanistycznej i ścisłej, nawiązaliście nowe przyjaźnie. Gratuluję. To był jeden z najtrudniejszych psychicznie egzaminów, merytorycznie najłatwiejszych. Chciałabym tutaj podziękować. Podziękować Wam, że wybraliście Polskie Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego. Edukacja w 2 językach nie jest łatwa. Język polski nie jest łatwy. Język czeski jeszcze trudniejszy. Ale udało Wam się. Macie to już za sobą. Skończyliście jedyną polską szkołę średnią w Republice Czeskiej. Jedyną, to znaczy najlepszą. Jedyną w swoim rodzaju. To znaczy, że jesteście najlepsi. Ilekroć słyszeliście te słowa połączone w różne zdania, że to już za chwilę, już nie czas się bawić, to tak szybko minie. A jednak 4 lata to w historii ludzkości od taka pestka może. Trzeba też z całego serca pogratulować za sukces, którym jest zdanie matury. I także czegoś życzyć. Życzę Wam dużo szczęścia, entuzjazmu, zapalenia w zdobywaniu dalszych met w Waszym życiu. Życzę dobrej ręki w wyborze zawodu, szkoły, przyjaciół i partnerów. Nadchodzi czas wyboru, decyzji, ale też spełniania marzeń. Również otrzymuje dyplom za twórczy i aktywny udział w międzynarodowym projekcie syntezy maturalnej. Magdalena Kulka z Jabłonkowa zdała egzamin maturalny i otrzymuje dyplom za twórczy i aktywny udział w międzynarodowym projekcie. Karolina Drozdzik-Hazawierzowa zdała egzamin maturalny z wyróżnieniem i także otrzymuje nagrodę książkową, tym razem za udział w konkursach i olimpiadach oraz pracę dla kolektywu klasowego. Eliszka Suszkowa z Mostów koło Jabłonkowa zdała egzamin maturalny. A teraz poproszę wychowawcę klasowego, pana Tomasza Cięciałek, żeby poprowadził i przyprowadził swoich podopiecznych z klasy 4C. Mateusz Sobek z Olbrzychowic zdał egzamin maturalny. I zaangażowanie włożone w pracę Parlamentu Uczniowskiego oraz aktywny udział w życiu szkoły otrzymuje Gabriela Smilek. Rozbrzmiewa ostatni dzwonek, zamykają się drzwi do znanej nam przestrzeni,
ale zarazem otwierają się wrota ku nowym możliwościom i wyzwaniom. Jako maturzyści, zastanawiając się nad słowami, jakie powinniśmy wypowiedzieć w tak ważnym momencie, przypominamy sobie te wszystkie lekcje, wykłady, dyskusje oraz skomplikowane równania i eksperymenty chemiczne z panią Adamus i panią Jarnot, rozważania o miłości i istotnych decyzjach życiowych z pani Suchą na języku czeskim. Prowadzą nas do absolutnej ciszy. Zostaną tylko wspomnienia. Zarówno nauczycieli, jak i byłych uczniów. Tablą i parę skrawków papieru, które kiedyś można było nazwać sprawdzianem z PNS-u. A jeszcze? Co mi jeszcze z lat dawnych się marzy? Ogród, gdzie dużo liści, znajomych i twarzy. Same liście i twarze. Liściasto i ludno. Śmiech w końcu alei. Śmiech stłumić tak trudno. Biegnę, głowę gmatwając w szumach pod obłoczach. Oddech nieba mam w piersi. Drzew wierzchołki w oczach. Proszę państwa, tradycyjnie, a zapomniałem, zapraszam absolwentów Kolegium Juvenum na scenę. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Sęciała, jestem wychowawcą klasy 4C, która w tym roku przystępowała do egzaminu maturalnego w Polskim Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie. Klasa była tu bardzo ciekawa, liczyła na 8 chłopców i 19 dziewczyn, czyli taka przeważnie damska grupa, zatem bywało różnie, ale to chyba w każdej klasie tak jest. Bardzo ciekawy był ten rozwój tej klasy. Ciekawe jest na pewno z punktu widzenia wychowawcy obserwować to, jak oni z tych właściwie dzieci, kiedy oni przychodzą w tych 15 latach, zmieniają się w tych młodych dorosłych, którymi dzisiaj są i którzy dzisiaj odbierają właściwie świadectwo naturalne. Mnóstwo przeżyć, mnóstwo wspomnień na pewno zostanie. Była to moja pierwsza klasa, więc na pewno wyjątkowa pod każdym względem i mam nadzieję, że będzie mi się dobrze powodziło w przyszłości, że dają nam rację, że szkoła dobrze ich przygotowała do tego, co ich życie będzie czekało.